3 kwietnia wspominamy błogosławionego Wawrzyńca Pakchide, męczennika. Wawrzyniec urodził się około 1766 roku w południowo-zachodniej Korei. W rodzinnym mieście poznał chrześcijaństwo. Jako młody człowiek wyjechał do Seulu i tam studiował katechizm oraz przyjął chrzest święty. Spotkał się też z gorliwymi katolikami. Po pewnym czasie wrócił do swojego rodzinnego miasta. Tam bardzo gorliwie głosił naukę katolicką wśród sąsiadów i wiele czasu spędzał na modlitwie. Gdy w 1791 roku wybuchło prześladowanie chrześcijan, odwiedzał uwięzionych i umacniał ich w wierze. Stanął też w obronie niewinnie aresztowanych, przez co sam został zatrzymany. Po upływie niespełna miesiąca zwolniono go z więzienia. Wawrzyniec kontynuował swoją działalność katechetyczną. Po 6 latach kolejny raz wznowiono prześladowanie chrześcijan. Wtedy Wawrzyniec uciekł z miasta i schronił się w bezpiecznym miejscu. Jednak gdy dowiedział się, że zamiast niego aresztowano jego ojca, wrócił i sam oddał się w ręce władzy. W czasie przesłuchań dokładnie wyjaśniał naukę katolicką. Z tego powodu był przez wiele miesięcy okrutnie torturowany, ale on nieugięcie wyznawał wiarę w Boga. W przededniu śmierci wszystkie jego rany zostały cudownie uzdrowione. Strażnicy myśleli, że to na skutek czarów. Wawrzyńcowi zadano śmierć poprzez powieszenie. Zginął jako męczennik 3 kwietnia 1799 roku. Został beatyfikowany natomiast 16 sierpnia 2016 roku. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika błogosławionego Wawrzyńca, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.